Tam, gdzie ja jestem, zawsze różne takie niecodzienne rzeczy się dzieją, cuda, bajki i tak dalej. I chociaż no, wyobrażało mi się tę panią Krysię jako taką kostuchę, ale po tej pani Krysi rzeczywiście przyszła taka kostucha, że jak się zaczęła rozpychać, że te katoliczki jak się rozpychają, jakie to chamki są. Ale to się wyczuwa, bo tak tu przychodzi, tu ciasno, ale ona tak się rozpycha, wiesz? Nie stara, gruba, obwieszona, tylko mówię chuda i jeszcze jakieś ciemne okulary miała raczej takie, niekoniecznie ciemne, ale takie, co jej tak przydawały, takiego czegoś niemiłego, niesympatycznego, jako starej dewotce cechy. Wiesz, stara dewotka. Jakiś płaszczyk założyła mnie, Boże, za 5 zł taki można kupić gdzieś. Przyszła tu, szuka, głupia baba, nie wiadomo czego. Natomiast ta, co pomagała tej zakonnicy, to taka gruba, taka śmieszna. Sobie zaczęła, w końcu nie miała co robić, zaczęła sobie szukać ciuchy. Kapelusz, ja mówię, kapelusz piękny, zakonnico. I ona przyniosła kapelusz, założyła sobie na głowę taki słomkowy, proszę ciebie, ale myślałam, że z tyłu ma taką chustę arabską, bo to tak jak Areza Pahlavi. Ja mówię, niech was Maria błogosławi i Areza Pahlavi. I ona miała taką jakby chustkę i ten kapelusz. I dała tej babie grubej, no bo to taki, wiesz, taki słomkowy, przezroczysty, ni w 5, ni w 8. Potem przyszedł taki facet, taka dziadyga, i po prostu znalazł dla siebie taką torebkę, ale torebkę damską. I ta zakonnica mówi, oj nie, to ja muszę poszukać panu taką męską, fajną. I szukała, wiesz, i szukała, i te... a on chciał taką. Także zobacz, jaka to jest średniowieczna ciemnota, średniowieczne uprzedzenia, przyzwyczajenia itp., nie? Ona była taka, no, damska, ale mężczyźni właśnie, że tacy dziadkowie noszą takie rzeczy czasem. I to nikt na to nie gada, bo to już taki całkiem staruszek. No. Radio Conchita. Także widzisz, moja ty kochana ciężarna. No. Uśmiałam się u tej zakonnicy dzisiaj. Taka jest Europa, wiesz, że Żydzi zabili Żyda, a ci katolicy pobili katolika, no Janka Macieja Witka i na Lubelskiej w Caritasie i u Palecznego pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina tutaj w centrum Warszawy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem i nawet tu pod kościołem na Saskiej Kępie, gdzie przyszli też tacy jak i on i jak nie on i go pobili, no bo jak on pyskował to tym bardziej. Ja mówię, Janek nie pyskuj. Janek, nie pyskuj. Ale że on nie mógł nie pyskować, nie, to dostał po prostu w ryj. I Kobuszewski mówi, wężykiem, wężykiem. A Kobuszewski chyba umarł, co? A jeszcze żyje, właśnie, no.